Mali i średni przedsiębiorcy nie objęci pomocą państwa protestowali przed kancelarią premiera, jak mówią, poprzez obostrzenia wciąż ponoszą straty, a rząd nie realizuje obietnic o poszerzeniu pomocy. Opozycja żąda rozpoczęcia prac Sejmu nad ustawą o odszkodowaniach dla firmy. Na początku lutego wicepremier Jarosław Gowin obiecał przedsiębiorcom rozpoczęcie prac nad włączeniem do tarcz pomocowych firm ze spadkiem obrotów o co najmniej 70% bez względu na kody PKD. O to od dawna apeluje rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz. Jest około 660 PKD, a w tej chwili rekompensaty ma otrzymać około 60. No widzimy, jaka to jest skala. Rezultatów zapowiedzi nie widać, a przedsiębiorcy pozbawieni pomocy liczą straty. Część zmuszona jest zamykać firmy. Pomoc w ramach kodów PKD nie obejmuje na przykład sklepików szkolnych, które mogą pracować, ale w zamkniętych szkołach nie sprzedadzą towaru. Zakłady krawieckie po zamknięciu branży weselnej straciły zamówienia na suknie ślubne. Rząd nie chce poszerzać swojej pomocy, mówili przedsiębiorcy protestujący dziś przed kancelarią premiera. Rząd motywuje, że firma mająca spadki 70% plus może specjalnie generować spadki i jest to firma w beznadziejnej sytuacji. Przedsiębiorcy, którzy często nic nie zarabiają, zmuszeni są płacić składki ZUS, czynsze i wynagrodzenia. Pomoc nie trafiła też do części firm z branż, którym przysługuje pomoc. Biznesy założone na początku ubiegłego roku dopiero od miesiąca mają możliwość wykazania spadku obrotów. Ja tą pomoc już otrzymałam od lutego. Natomiast ciągle jest nieuregulowana jesień, całe 3 miesiące z jesieni. No i poza tym wspieram wszystkich, którzy tej pomocy nie dostali. Na złą sytuację firm z branży organizującej imprezy wskazuje Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń. Pomoc tarcz pozwala na pokrycie średnio 28% strat. 35% firm nie ma zakontraktowanych na razie żadnych projektów na 2021 rok. 38% firm rozważa zawieszenie lub zamknięcie działalności. Według poseł Koalicji Obywatelskiej Katarzyny Lubnauer pomoc nie może być warunkowana. Jeżeli nie zamykano firm według PKD, to nie powinno się też udzielać pomocy według PKD. Zresztą to jest bzdura. Jak dodaje, przedsiębiorcy muszą mieć możliwość starania się o odszkodowania od państwa za skutki decyzji obostrzeniowych. Sejm zwleka z procedowaniem projektu przyjętego przez Senat, zauważa poseł Konfederacji Artur Dziambor. Pani marszałek Witek wybiórczo potraktowała przesyłkę z Senatu. Dostała w jednej kopercie dwie ustawy. Jedną sądowniczą, drugą właśnie odszkodowawczą. Odszkodowawcza trafiła do zamrażarki, bo jest niewygodna władzy. Konfederacja domaga się zakończenia lockdownu. Sytuacja pandemiczna uniemożliwia zniesienie ograniczeń, zaznacza ekonomista Mariusz Kękuś. One są konieczne. Pierwsze dane już pokazują, że tam, gdzie na początku wprowadzono obostrzenia, mówimy tutaj o Warmii i Mazurach, no zaczyna się to troszeczkę zmieniać na lepsze. I dobrze, żebyśmy w tym kierunku poszli. Według ekonomisty Wojciecha Gnata poszerzanie pomocy musi być rozważne. Sytuacja budżetowa jest bardzo dynamiczna. Duża odpowiedzialność spoczywa na Ministerstwie Finansów. Przedsiębiorcy dostali już naprawdę dużą pomoc, wyróżniającą się na tle innych państw europejskich. W czwartek z przedstawicielami branż eventowej i gastronomicznej spotka się wiceminister rozwoju Olga Semeniuk. Ze względu na możliwość pogłębienia lockdownu pomoc państwa może ulec zmianie. Będziemy rozmawiali o dodatkowych rozwiązaniach. Cały ostatni weekend również poświęciłam na analizę instrumentów pomocowych ze strony budżetu państwa, które moglibyśmy jeszcze skierować do tych branż, które niestety są w stałym lockdownie i zdajemy sobie sprawę z ich trudnej sytuacji. Wskutek trzeciej fali pandemii obostrzenia przywrócono w województwach mazowieckim, warmińsko-mazurskim i pomorskim. Zamknięcie hoteli, basenów czy teatrów obowiązywać ma przynajmniej do 28 marca.